po sąsiadach to widać, nieporówno już się do sąsiadów. Sąsiedzi to jeszcze potrafili czytać Biblię, potrafili czytać Słowo Boże, Ewangelii. A ty co będziesz tu czytała? Co? Mamy takich oto 30 kilka małych rozdziałów napisanych delikatnie, żartobliwie. Cytowałam sobie tutaj z pasją wielu moich ulubionych pisarzy, którzy żartowali sobie na temat twórczości książki. Więc gdzie masz pisarzy biblijnych, 40 pisarzy Słowa Bożego? No Biblia, to, która była pisana na przestrzeni 1600 lat, jako Słowo Boże. Gdzie masz tych pisarzy? Jak się nazywali? W jakim okresie czasu żyli, byli, tworzyli? Po co pisali? Czyli też osoby, która po drugiej stronie druku siedzi i pracuje.